wszystko jest gotowe, a Maja mogę tylko powiedzieć, że pali się do startu. Tak naprawdę odebrałem ją dzisiaj z lotniska, wcześniej rano przylecieli ileś tam saków rowerów, więc ponieważ śpią poza wioską, tak zwany transport prywatny, jak to tutaj się nazywa, w związku z tym musiałem im pomóc, żeby przerzucić to wszystko po 3 tygodniach z Kolumbii. Lekko zmęczeni, ale w dobrych humorach, Majka w bardzo dobrym humorze, wpadliśmy w mały korek, oni mieszkają gdzieś tak około 12 km od trasy, przejeżdżałem obok tej trasy, naprawdę wszystko jest ok, także jutro trening na trasie. Trzymajmy za Majkę i za Kasię kciuki. Myślę, że dziewczyny mogą powalczyć, są naprawdę dobrze przygotowane.